Szanowni Państwo, dzisiaj kolejna dobra informacja dla mieszkańców Nowego Sącza. W najbliższych latach zamierzam przeznaczyć dziesiątki milionów złotych na infrastrukturę sportową w Nowym Sączu. Nadrabiamy wieloletnie opóźnienia. Tym razem podpisuję umowę z firmą pana prezesa Jana Kosa na częściową rewitalizację kompleksu sportowego Zawada w Nowym Sączu. To ważne osiedle i piękny kompleks sportowy, który jest zaniedbany od wielu, wielu lat. Zaczynamy od budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem. Dlaczego to takie ważne? Nie tylko dla sportowców, którzy oczywiście będą mieli tam możliwości treningowe, ale także dla dzieci i młodzieży, dla tych, którzy rozwijają swoje pasje i umiejętności. Bardzo się cieszę, że zaczynamy od boiska, którego brakowało w Nowym Sączu. Następne kroki już planuję. Między innymi będziemy myśleli o kortach tenisowych, z których przecież Zawada słynęła. Panie prezesie, pozostaje mi życzyć dobrej pogody i oczywiście podziwiam, że zaczyna się pan specjalizować w obiektach sportowych. Tak, dziękuję bardzo i myślę, że tak jak budujemy stadion na Kilińskiego, myślę, że skończymy go w terminie, tak jak obiecaliśmy w czerwcu, tak samo Zawadę postaramy się zrobić na najwyższym poziomie. Dziękuję bardzo także za tą informację na temat stadionu.